Witam. Jeszcze letnio, jeszcze o takie fifroki nosimy. Także jest jeszcze ciepło. Nie wiem, kiedy to oglądasz, ale na razie u mnie jest cieplutko, fajniutko. I teraz tak, dzisiaj temat, jak długo ma trwać lekcja karmiczna. Jak długo ma trwać trudność i jak wyjść z trudności. Czasami jest tak, że lądujemy w życiu w bardzo trudnej sytuacji i już jesteśmy tak otwarci na różne wiadomości, że dowiadujemy się, że to jest nasza lekcja, dowiadujemy się, że na przykład z partnerem, z którym mamy trudny związek, łączy nas karma, bo na przykład gdzieś tam w naszym portrecie numerologicznym albo z jakichś innych źródeł wiemy, że my możemy mieć problem z tworzeniem związku. Często jest tak, że u partnera też wtedy jest coś, co może Was połączyć i to się po prostu wydarza. I już o tym wiesz. I teraz pytanie bardzo częste. Jak długo ma trwać trudność? Bo ludzie myślą, że karma to jest taka ilość, jakby to powiedzieć, jakby do dzbanka wlać wodę, i ludzie myślą, że odpracowywanie karmy polega na tym, że my z tego dzbanka bierzemy kubeczek i tak małym kubeczkiem, czy łyżkę nawet, i tą łyżką wylewamy tą wodę, nie? I tak się odpracowuje karmę. Otóż, moi drodzy, nie! To tak nie działa, bo jeżeli już idąc z tym porównaniem, to są metody, które pomogą Wam wziąć ten dzbanek i na raz go wylać. Trudna sytuacja wcale nie musi długo trwać, bo karma nie zapisuje się w godzinach do odpracowania. Karma zapisuje się w postaci energii, poczucia winy, karania siebie, jakby to właśnie, bo nam to jest ciężko sobie wyobrazić. Ten dźwięk z tyłu, to przepraszam, to był mój kot, on właśnie tutaj postanowił szaleć. Może nawet się Wam pokażę trochę. Ale tutaj zmierzam do tego, że karma jakby nie wymaga odpracowania odpowiedniej ilości godzin. Tylko karma wymaga tego, żeby ją rozpoznać i powiedzieć: okej, dobra, jak mam to przerobić? I w zależności od tego, czego karma dotyczy, bo jeżeli dotyczy to jakichś tam nieuczciwości finansowych, no to będziemy to robić inaczej, inaczej się ją przepracowuje, ale jakby nie ma tu sensu katować się nie wiadomo jak długo. Bo to nie na tym rzecz polega, nie? Polega to na tym, żeby to rozpoznać i powiedzieć: okej, już rozumiem. Jeżeli to ma być dla mnie lekcja, to ja tą lekcję właśnie teraz już odrabiam, tak? Czyli mówię: dobra, zrozumiałem. I patrzymy, co się dzieje. Bardzo trudna karma, która się wydarza, na którą większość z nas jeszcze nie ma w sobie zgody, żeby w ogóle to tak zdefiniować, ale jak głębiej wejdziemy w te sprawy związane z energią, karmą, prawem przyciągania i tak dalej, że jakby no, wydarzy się, że ktoś dopuszcza się agresji fizycznej wobec innej osoby. I co ta inna osoba ma zrobić? No, skrajną głupotą jest to, jak ktoś mówi: ja muszę to wytrzymać, bo to jest moja karma i ja już wiem, że ja zawiniłam w poprzednich życiach czy tam kiedyś i teraz to do mnie wróciło i ja muszę to przecierpieć. Nie musisz! Nikt z nas nie musi cierpieć, naprawdę! Nie ma obowiązku cierpienia, jeżeli ktoś Ci robi krzywdę. To oczywiście jest to prawo przyczyny i skutku. Nie analizuj tego, tylko powiedz: okej, dobra, dostałem za swoje, ale nie godzę się na to, na ten, nie jestem masochistą. Nie godzę się na to, nie mam zgody, idę, zgłaszam na policję, czy odchodzę, czy wydarzają się inne sprzyjające sytuacje, w których możesz sytuację zakończyć i wtedy karma się wypali.
nie zostawiajcie niedomkniętych spraw, bo one i tak was do... Znaczy jakby... i tak to, to i tak jakby zostanie w przestrzeni, nie? W energiach zostanie. I teraz tutaj... I teraz, no to taki skrajny przypadek podam, ale może być sytuacja, że mamy pracę, której po prostu nie trawimy. I ona jest dla nas lekcją. No oczywiście każda praca jest lekcją, bo uczymy się pracować z ludźmi, uczymy się odpowiadać na trudności, uczymy się tego. I jakby wszyscy, którzy pracują ze sobą i widzą to, że oni mają jakieś lekcje do przerobienia. A być może ty masz lekcję do przerobienia, że właśnie tej pracy masz nie robić. I właśnie może twoja lekcja polega teraz na tym, że ty masz z tej pracy odejść. I to też będzie dla ciebie lekcja. Tylko inna, niż tobie się wydaje. Nie ma czego, nie musimy brać na siebie lekcji cierpienia, bo to jest bez sensu. Oczywiście działa prawo karmy, działa prawo przyczyny i skutku, więc te dobre wydarzenia, no to wrócą w jakiejś tam formie, złe wrócą w jakiejś formie i okej, jak już do ciebie wróci to złe, no to, no dobra, wróciła do mnie karma, mam lekcję, ale nie siedź w tym. Nie siedź, po prostu zrób coś, żeby wyjść z tej trudnej sytuacji. Bo to nie jest tak, że jak ty będziesz tam siedział, to jakby ta karma się lepiej przerobi. Nie, bo karmy nie liczy się na godziny cierpienia. Po prostu. Ja mam takie ogromne życzenie, żebyśmy znaleźli taki sposób, w który bardzo ładnie przy użyciu być może matematyki albo fizyki kwantowej, albo jeszcze innych takich metod, mierników, do których my jako ludzie mamy zaufanie, że uda się pokazać, jak dokładnie działa podświadomość. Bo ludzie jakby, jest coraz większy dostęp do informacji, coraz większy dostęp do trenerów rozwoju osobistego i jakby wszyscy się tym interesujemy i mamy pomysł na siebie i bardzo dobrze, bo to jest ten czas i właśnie mamy się wszyscy rozbudzić, co po niektórym może się nawet uda wyzwolić, ale jakby generalnie mamy taki pomysł na to, żeby się rozbudzić w tym życiu i stąd jesteśmy, jakby wiedza została nam odtajniona i mamy dostęp i naprawdę można bardzo sobie pomóc, używając dostępnych metod, ale jakby tendencja jest do tego, że my chcemy to do czegoś porównać, nie? Czyli no, mam 3 kilo karmy na sobie, nie? No to nie, to tak nie jest. Albo jak morderca zabił 15 osób, to teraz on będzie 15 razy zabity. No, nie, to tak nie działa. Nie? To nie jest aż tak prosta matematyka. Niemniej jednak, sytuacja, jak już stwierdzisz, że sytuacja jest trudna, i nawet się dowiesz, że sytuacja jest karmiczna, to w każdej chwili możesz, w każdej chwili, i podkreślam to, w każdej chwili możesz się od tej karmy uwolnić, możesz ją przepracować i możesz wyjść z relacji. I teraz ta druga część, jak wyjść z takich relacji? Tu najczęściej to się robi kilkuetapowo, w zależności od tego, jak bardzo ta relacja łączy, czyli czy to jest taki w ogóle, jakbyśmy wzięli sobie kłębek włóczki, dali kotu, żeby ją rozsupłał i się nią pobawił i później my byśmy to złączyli. To czasami widać, że tak są ludzie połączeni w takich relacjach. I teraz pierwsza rzecz jest taka, nie można, tak już mówię w przenośni, nie można wziąć nożyczek i tak ciach, no bo to no, nie robimy takich rzeczy ogólnie, już nie będę się tutaj wymądrzać, bo przepraszam, ale to nie jakby nie o to mi chodzi tutaj, bo chcę pokazać całość. Czyli tak, mamy
mamy te energie takie pokumulowane, takie pozabijane całe w siebie, jak w takiej dżungli po prostu, takie sploty. I w pewnym momencie postanawiamy zrobić tutaj porządek, wpuszczamy do tego energię, wpuszczamy, żeby ta relacja się jakoś tam mogła uporządkować. Później jakbyśmy tą włóczkę wzięli i tą włóczkę nawijamy na jakieś krzesło, robimy z tego kłębek, tak? Już to jest uporządkowane, ta relacja robi się nam uporządkowana. Dalej, jeśli jest żal w tej relacji, bo najczęściej takie relacje mamy na przykład z rodzicami, albo z rodzeństwem, albo z byłym mężem, albo z obecnym mężem, to też się zdarza. I jakby jak już mamy ten taki kłębuszek, to zaczynamy pracować nad tym, żeby wybielić to, czyli żeby ta energia była taka czysta, czyli uwolnić ją od gniewu, lęku, żalu. Jakby najpierw pracujemy z tradycyjnym wybaczeniem, a później robimy z tego radykalne wybaczenie. Czyli to jest takie, powiedzmy, cztery kroki. To też to nie jest jakiś podręcznikowy opis. To po prostu ja to z doświadczenia wiem, że tak u ludzi się wydarza, ale u każdego też inaczej, bo czasami ta relacja początkowa jest trochę inna i trzeba najpierw zrobić wybaczenie, a dopiero później można zacząć to prostować. Czasami trzeba cofnąć się do pracy z wewnętrznym dzieckiem, jeśli ta relacja dotyczy rodziców. I jakby to już jest indywidualna rzecz, ale chcę Wam pokazać, że można, że nawet z trudnych relacji można i trzeba wyjść. Nie masz obowiązku cierpieć. Nie masz. I to powiem więcej, cierpienie wcale nie uszlachetnia. Wcale. Wręcz przeciwnie, powoduje, że na tej starej, bo ta sytuacja zbudowała się na bazie starej karmy, a Ty teraz, jakby przeżywając to, budujesz nową karmę, która zaraz znowu do Ciebie wróci i te wszystkie cierpienia, jakby, bo ta karma, ta stara, w pewnym momencie się wypala i jak nie wyłapiesz tego momentu, nie odejdziesz w porę, to powstaje nowa, zła karma. Tym się chciałam dzisiaj z Wami podzielić. I ważne jest to, i mówię to dzisiaj w tym filmiku już nie wiem ile razy, ale widocznie tego wymaga ta sytuacja, żeby powiedzieć po raz kolejny. Nie musisz cierpieć. To cierpienie Ci nic nie da. Cierpienie Cię nie wybawi. Cytując mojego nauczyciela, nie ma nic ważniejszego niż ludzkie szczęście. I naprawdę nie ma powodu, żeby cierpieć. Więc dzisiaj Wam wszystkim życzę wyzwolenia z trudnych sytuacji. Trzymajcie się ciepło. I pamiętajcie, że jak tylko się otworzycie, to na pewno znajdzie się pomoc, na pewno. Jak będziecie chcieli naprawdę ją dostać, to ona się na pewno pojawi. Trzymajcie się ciepło, w wyzwalaniu się.